Cześć, siemano, witam w kolejnym odcinku z Elmcreeka. Jak widać dzisiaj John Deere na łące, czyli akcja Obornik. Ile możemy jechać z tym rożetnikiem? Na 15? A dam 16? 17? 20 na godzinę, ok. No i rozrzucam sobie obornik na łące tutaj. No, wiem, że tak może w sumie bardziej by pasowało gnojowicę na łąkę wylać, no ale... Ale jednak obornika mam trochę więcej. No jak zrobię ten obornik, no to wtedy przeskoczę jeden miesiąc na lipiec. I będę... zapis. I w tyle będzie się kosił rzepak. Oczywiście też będę jedno pole rzepaku kosił. No pole 37, to moje nowe. Tutaj będę kosił rzepak. O, tutaj w tym miejscu. 36, przepraszam. Będę kosił rzepak. A tutaj i tutaj będę sobie jeździć kustaje, tak? Na dwa kombajny, więc... Znaczy na każde na innym polu, żeby nie było. A ja sobie rozrzucę gnojowicę, obornik, przepraszam, na łąkę, no bo trzeba łąkę nawieźć, a fajna akcja. Tego obornika mam dużo. Głównie będę starał się na łąkę dawać obornik i gnojowice, no bo... Znaczy no na zmianę, tak? No bo jednak tej słomy nie chcę się zbytnio prasować. Znaczy słomę prasuję teraz dla krów, tak? Tutaj w to miejsce na krów. To tam trochę inaczej to wygląda. Tylko właśnie czemu... Coś jest nie tak chyba z tą oborą. Że nie pokazuje mi tego, nie? Jakby... Znaczka obory. A, bo może dlatego, że nie ma nią kupionej krowy żadnej tam. Może przez to? Nie wiem w sumie. Ale widzę, że trochę tego obornika tutaj pójdzie. Ja to kiedyś nawoziłem tą łąkę, ale nie pamiętam. Tu chyba 3 rożniki wyrąbałem, albo 4 nawet. Wiem, że tu dość dużo szło tego obornika. Co prawda 24 metry, no ale trochę tego obornika idzie, bo dość długie te przejazdy są. Więc trochę sobie pojeżdżę na ten kurnik. Na krowach nie biorę obornika, no bo... No bo tam jest mało, tam jest 50 ton. Może w jakimś odcinku sobie załaduję to o... I na pole wywiozę, albo tu na łąkę przywiozę. Naprawdę nie wiem, ile ta łąka jeszcze będzie tutaj sezoną ze mną. Naprawdę, tego nie wiem. Bo jak teraz mam tyle soi, zasiane. Trochę pieniążków da, więc pewnie jakieś pola znowu się kupi. Może tutaj coś, żeby się pobawić trochę tym terenem. No może te landy tutaj powoli będę wykopywał. No coś się pomyśli, nie? Tutaj 17 jest dokupiona. I tutaj prawa strona mapy jest zamknięta już u góry. No i tutaj na dole trzeba wykupić te tereny też w końcu. No a tutaj wyrąbałem ten mod na dodatkowe, znaczy na różne ceny pól. No i nawet dobrze, to wam powiem. Bo na Baleronie to jest przesada, że tam muszę zapłacić plus 70% za pole, nie? Dobra, 3 przejazdy długie zrobiłem. Więc glansko high. No i dobra, jadę na ten kurnik sobie załadować obornik i wrócić muszę. Tędy chyba będzie najszybsza droga. No bo tam przez 72 się wchać. W sumie tam będę wracał tamtędy, więc... 500 kg zostało mi w rożniku, 532 dokładnie. To tam ile zostało kilogram, to tam już wiecie, nic nie robi mi to, ale... Dobra, fajny. Nie, ten rożnik jest piękny. Tak jak w sumie ten Jondry. Ale 3 długie przejazdy zrobiłem, więc coś tam nawiozłem tej łąki. Rok 12. A na Holmeronie już rok 20, więc widać jakiś przeskok. No ale tam na Baleronie już się kończy powoli. Tam już naprawdę nie zostało niewiele pól. Jak ja to chyba liczyłem nawet na ostatnim... Albo jak save'a ogarniałem, chyba sobie liczyłem, to mi tam wyszło chyba 5 pól do kupienia. Teraz może już mam wykupione, chociaż nie wiem. No bo jest dzisiaj sobota 13 stycznia, jak to nagrywam, 18:07. A to jest na czwartek odcinek, więc spoko. Teraz cały tydzień się zjedzą wolny. Mam cały tydzień wolny, więc myślę, że choć Baleron postaram się dobić do końca w tym tygodniu. No i zajmować się dalej kanałem, tak? Czyli te nowe odcinki nagrywać z tych serii, czyli z Elmcreeka i Elengradu. Oczywiście Fleta na osadzie. A może w przyszłości Gierkrus wróci. Nie wiem, co tam KRUK planuje. Nie wiem, naprawdę nie wiem, co ten KRUK tam planuje. Na razie KRUK mówił, że będzie miał na ferie kompa, a on ma ferie w lutym, więc... Może w lutym? Może w lutym Gierkrus wróci. Jak nie Gierkrus, to chociaż KRUK za potem. Nie wiem, naprawdę nie wiem, co on tam planuje. Także głównie czekam na kompa KRUKa, bo wtedy będzie się działo. No a tak na razie to muszę sobie radzić, nie? Dobrze, choć Baleron się kończy. Tak jak mówiłem już nieraz. Cieszę się bardzo niezmiernie z tej sprawy. No i tak to wygląda, nie? Tutaj jest godzin, 100 godzin chyba na tym save jest. Albo coś koło setki było. 100, o, na 116. No widzicie, bo tutaj bardziej podocinki robiłem, choć Balerona. Znaczy tego. Tutaj bardziej podocinki robiłem. Dlatego praktycznie jest tyle samo odcinków, co na... Bo tu jest chyba 60 odcinków, tak? Już prawie. Nawet nie wiem, ile to jest odcinków, naprawdę. Muszę sobie nawet zobaczyć szybko. YouTube Studio. Statystyki? Nie, treści. Po co mi statystyki? No, 61 odcinków jest. A z Balerona jest 80, no bo wiadomo, z Balerona było 19, no tam były 2 razy w tygodniu, dlatego tak odeszło. Ale Elengradu jest tylko 3 odcinki więcej. To przez to, że kiedyś nie było jednego tygodnia... O patrz, a nie, tu nie ma słomy, no tak, przecież tutaj jest tylko... kurwa, znowu zapomniałem. A nie, przecież ja mogę jeszcze w lipcu to robić, nie? Powiedz, że mogę jeszcze to w lipcu robić. Kalendarz, a mi się wydaje, że chyba w lipcu też można jeszcze. Marchew. Okres siewów. Lipiec, dobra. To na lipcu muszę zostać, bo ja muszę tutaj przecież uprawić to, za redliny zrobić i zasiać marchew. Czyli to muszę wszystko ostatecznie w lipcu zrobić. Wiedziałem, że coś zapomniałem, ale nie wiedziałem czego. Dopiero teraz, jak sobie przejechałem koło tego pola... Trochę bardzo wymusiłem. Na 17 sobie wrzucę. Bo 17 wtedy jeździłem. Wiedziałem, że czegoś zapomniałem, ale nie wiedziałem czego. Ale już wiem, czego zapomniałem. W ogóle na tym odcinku miał być tak jak teraz. Miałem robić tak jak teraz, czyli obornik. Dobra, klakson spierdzielaj. Miałem zrobić obornik i... No i żniwa, nie? Soi. Znaczy żniwa tego, żniwa rzepaku i sprasować tamtą pole. Z innego odcinka, więc... Wszystko się udało. Dobra, dawaj, dojeżdżę do końca, bo ja muszę drzwi otworzyć. Dobra, tak niech stoi. Dobra, w sumie tak może być. Dwa przejazdy, to jest dwa przejazdy, powinno być. A jednak 3. Trochę za szeroko. Ten nie pojechał. Nie wiem. Do Tucholi chyba. W takiej pogodzie. Ja tam nie wiem, gdzie on jechał. Skąd mam wiedzieć? Nie, da się tym przejazd powinien zrobić. A jak to wygląda na składzie gleby? Tak to wygląda. Tutaj ten klip będę rozrzutnik zrobić. Powinien, ale czy się zrobi, to nie wiem. Tak, tak, ładnie między drzewkami. Ja dziś wychodzę. O 20. No i rozrzucam dalej ten obornik i tyle. No nie, no przecież myślałem, że co... Nie, nie mogę przecież innej roboty teraz robić, bo... Muszę skończyć ten obornik, tak? Żeby była łąka naleziona. Prawdopodobnie jakby podskoczyła ta jedna faza, to jeszcze by się dało nawieść, ale jednak lepiej wygląda, jak jest tak niski obornik. Znaczy nie niski obornik, tylko niska trawa. O, jeszcze 4 tony zostało, więc elegancko. Więc jeszcze tutaj sobie zrobię kawałek przejazdu. Wtedy zostało 500 km, no to już mi się nie opłacało wjeżdżać. A teraz 4 tony to jeszcze warto przejechać kawałek. Parę metrów. A, KRUK otworzył 1 minutę temu, okej. No i dobra, pusto. Jaki ładny wjazd jest na tę łąkę. Nie no, fajnie te gancie zrobić, naprawdę. Nie no, złożę rozrzuting do przesady, nie będziemy mieli otwartego, nie? Nie wolno nawet. No i teraz już powinienem to na raz zagarnąć. Powinienem, bo to jest tak jakby pół przejazdu. Powinno się udać. Tak sobie myślę, czy zaraz nie pójdę sobie nagrać kolejnego odcinka. Może od razu z Elmcreeka. Tutaj bym sobie tą markę ogarnął. Może chyba na tak zrobię, wiecie, że kolejny odcinek sobie z Elmcreeka na końcu. Tak jak w sumie z tym zrobiłem raz. Tak zrobiłem z Elengradem. I w sumie nie żałuję, że tak zrobiłem, bo nawet bardzo dobrze to wyszło. Przez to, że zrobiłem sobie 2 odcinki, to teraz w tym tygodniu już nie musiałem tego nagrywać, nie? Jest dopiero sobota, ja już mam odcinek na czwartek nagrany, więc okej, jest zarobiście. Ale o to chodzi, no bo teraz wiecie, timelapse na niedzielę. Tutaj timelapse, to wiecie, to tak trochę czasu schodzi, nie? Żeby to nagrać. Na wielmoże to zawsze 2 godziny spędzam czas. A na 2000 krów, no to tak około godziny, chociaż teraz będą żniwa i talerzowanie prawdopodobnie będę chciał zrobić na odcinku, więc troszeczkę dłużej tam zajdzie mi teraz. No bo siewy, orka i wapno to wyszło mi tam 50 minut chyba, a siewy też wyszło około 50 minut, tam 45 albo 6 minut, coś takiego. Więc stwierdziłem, że już nic nie będę dawał do odcinka, tylko po prostu skończę i tyle. Może trochę nudny był ten siew, ale widzę, że wam się spodobało, no bo tam... Odcinek ze siewu soi ma 460 wyświetleń, no to praktycznie tyle co pierwszy, bo pierwszy ma 480, więc... Tak to wygląda. Ale go zmuliło FS, bo za duży bieg miał. No i dobra, teraz żeby tylko puciuk nie jechał, to będzie dobrze. Czemu mam kwadratową mapę? Ja nie chcę, ja ją okrągłą, ja wolę okrągłą. Mi się okrągła bardziej podoba minimapka. No a ta w prostokątna taka. Ona chyba nawet... No właśnie, ona jest statyczna. Tak mi się wydawało, że ona się nawet nie obraca. A ta się ładnie obraca, w każdą stronę. Więc to jest dużo lepsze. To jest jeszcze taka łezka, nie? Znaczy kiedyś była, ale już chyba wycofali to. Czy albo miała być taka? Nie wiem. Agnieszka tutaj nie mieszka. Nie wiem, ja tam lubię sobie na tą mini łapkę na dole patrzeć, więc... Na 17 od razu trzeba rzucić i tyle. To tam żołnijak jest, to tam wie, to tam nic nie robi. No i tutaj ten klin też powinien w miarę pójść. To właśnie nie wiem, czy ja się wyrobię w ogóle na tym klinie. Czy nie będę musiał sobie poprzeć nożkę tam małego tych drzew zrobić. Bo to dość w sumie daleko jest, nie? $29 ton na rożytniku jeszcze, czyli 6 ton wyrąbałem na taki kawałek. Znaczy 10 ton na długi przejazd idzie, okej. Okay. Teraz tych długich przejazdów nie ma, więc powinno być w miarę okej. Okay. Tutaj, a dobra, tu 2 przejazdy krótkie, więc dobra, to się uda. Powinno się udać. Więc to wszystko powinno się udać. Na długi przejazd wychodzi 10 ton, a ja mam 25 jeszcze, więc powinno się udać zrobić. No i tej Jondyra tutaj na między zostawię, no bo co? No i tutaj sobie ogarnę save'a. Czyli przygotuję sobie maszyny pod kolejną akcję. No i nagram sobie kolejny odcinek z tej martwi, no bo wypada, tak? Bo ja powiedziałem, że marchew będzie teraz na takim mniejszym polu, no i tak będzie. To będzie drugi sezon marchwi i ostatni. Znaczy ostatni tym zwykłym kombajnem, potem chyba tego Holmera będę używał. Tak sobie myślę, że chyba tego Holmerka będę używał, no bo co innego, nie? 18 ton na 2 przejazdy, no to starczy, no spokojnie. Zresztą teraz ten najdłuższy przejazd już jest zrobiony, więc... No i ładnie zagnojone pole. 3 rożytniki wyrąbałem, tak? Tak, 3 rożytniki, no. No to 35, 70, 105 ton wyrąbałem na to pole. Albo 100 ton, bo nie wiem ile tutaj zostanie w rożytniku, nie? Ale około 100 ton wyrąbałem na to pole. No to widzicie ile trzeba tego obornika. Ale na płycie obornikowej mam ukrów 100, nie 100, tylko 54 ton, więc nawet by to tylko na połomki by mi starczyło. Więc widzicie jaka tu dawka obornika idzie, nie? Dobra, tutaj niech stoi. Dobra, jeszcze promocje trzeba zobaczyć, bo ja nie wiem jakie są. Takie są, dobra. Teraz trzeba się przespać do 9 najlepiej. Krowy żarcie mają, więc na spokojnie, o to się nie martwię. Chleb też jest odgarnięty, więc... Trzeba tylko teraz zobaczyć, czy jest mąka przerobiona już. Jęczmień jest przerobiony na mąkę cały. No i dobra, minus... O, aha, odsetki. Pożytczyk, no dobra. I teraz tak. Trzeba wszystkie kombajny puścić i wtedy mogę się brać za... Za żniwa pierw wezmę się. Skoszę te pole, a potem prasowanie sobie tam na koniec robię. No bo jest 19 minuta, więc bardziej mi interesują te żniwa. A prasowanie słomy to tam wieta. Wygeneruj kurs i ogień. I poszli szybkie i wściekłe. 45 minut będziesz kosił? Okej. Okay. Jak tutaj Jondry zawsze godzina 10 jeździł, no to ten będzie 1,5 godziny jeździł. Dobra, wygeneruj kurs pola. Masz najmniejszy header, więc najdłużej będziesz jeździł. No, 1,5 godziny, tak jak mówiłem. No i dobra, tutaj wapna nie wymaga. Tu też jeszcze nie, więc jest dobrze. O, tu widzę, że muszę pole na... O, tutaj w ogóle rzepak był nie nawieziony. No i dobra. Aha, bo to tak idzie ten. Ja myślałem, że tutaj tak jest zostawiony GPS, ale to nie było GPS-a jednak. No ale dobra, no jedziemy. Jedziemy szybko ten rzepak, tutaj zgonę. I będę pracował tą słomę tutaj po lewej. A ja chciałem sobie zaznaczyć moje punkty produkcyjne. Nie wiem, czyli mąka jeszcze 46 ton, więc okej. Tutaj dystrybucja jest pełna. Tutaj mógłbym sobie piekarnię ewentualnie ulepszyć, ale no nie ma sensu. Bo ona ma tyle mąki, że ona do końca roku starczy jej. Więc teraz jak będę chciał, to będę myślał, żeby dużo jęczmienia dać. Znaczy dużo, no. Albo jęczmienia, albo pszenica, nie? Najprawdopodobniej po rzepakach będzie wszystko. Znowu na mąkę. Tutaj ten jęczmień jest, to tutaj będzie dołączone. Nie będzie to połączone na razie. Na razie musi tak zostać. Prawdopodobnie. Samotny. Tutaj też jakieś buraki rosną chyba, nie? Czy coś? Co to jest? To są ziemniaki. Nie wiem, czy ziemniaki będę kopał, czy ja po prostu kultywatorem przeciągnę. Pomyślę. No bo tutaj fajnie te dwa pola już było połączyć, nie? I to była taka jakby L-ka wyszła. Więc na początek było to dobre. No później po żniwach. A później po żniwach dołączyć tamto pole, nie? To by też nie był głupi pomysł. Nie wiem, pomyślę, no. Ale coś tutaj trzeba będzie wystrugać. Ale widzę, że tutaj będę musiał header złożyć. Na wózek i tyle, nie? I będę musiał przejechać pod mostem i tyle. Do żniw sobie na pewno chciałem pole 70 kupić, z tego co pamiętam. No, rzeczy do marki na razie będę wypożyczał, tak? Czyli tą redlarkę i siewnik. Redlarkę, może tak to w ogóle powiedzieć. Worka z nasionami sobie kupuję i będzie stał gdzieś tam na między i tyle. Trzeba cofnąć, no bo nie będę swojej soi przecież ugniatał bez przesady. Szanujmy się. Siano trochę mam nagromadzone, ale to jeszcze jest mało. Bo tam w ogóle kiszonki, nie? Właśnie kukurydzę muszę zasiać na wiosnę. Gdzieś na jakimś polu. Na kiszonkę, żeby zrobić. Jeszcze nie wiem gdzie, ale gdzieś zrobię, nie? Czy w sumie o siewach nie myślałem, bo dopiero są początek żniw jest, więc... akcja siewy... tam sobie poczeka. A i to takie coś zostało, z tego względu, że przez GPS-a od tamtej strony sobie złapałem. No ale to było nieuniknione, że jakaś strona zostanie, tak? No, lipiec 12 rok, więc spoko. Na flecie na osadzie jest 5 rok. Więc w sumie jakby nie było, to doganiam. I odcinkami, i latami. Tylko że flet na osadzie to sobie tam później inną trochę... inną strefą czasową. No, flet na osadzie to sobie później inną czasową strefą, no bo wiadomo. Bo to jest dopiero seria od marca. Od marca, końcówkę marca tam była chyba jakoś. Pierwszy odcinek, więc praktycznie zaraz będzie rok na flecie, nie? A tam jest 40 odcinków. Znaczy no 30 chyba 7, coś takiego. 36, a nawet 36. No ale może będzie 37, tak? Bo dziś, znaczy dzisiaj nie, ale w tym tygodniu jeszcze będę nagrywał tego fleta na osadzie, więc... I tam będzie zima i potem wiosna. No to się da wszystko nagrać. Trzeba mieć po prostu czas i chęci. Czy czas teraz bardziej jest, ale bardziej chyba o chęci chodzi. Znaczy chęci też może są, ale teraz to trzeba wykorzystać, bo dopóki jest wolna chata, nie? Bo w tygodniu to nie wiem, czy będzie wolna chata, tak do końca, ale na timelapse na pewno będzie. Gorzej na odcinki. Ale zobaczymy, nie? Dlatego dzisiaj jest sobota, więc korzystam z tego. Do czwartku mam odcinki nagrane, więc o to się nie boję, a dalej No ale zobaczymy, jak to będzie. No, no jest dopiero 17:28, więc nie mamy się co martwić o odcinki na razie. No ale później kiedyś może nie być internetu i to też tak będzie. Znaczy bez internetu jeszcze odcinek idzie nagrać, ale już go nie wrzucę. Nie no, ale robotka idzie, tak. Tutaj jeden kosi, drugi kosi, więc... Tutaj na pewno wapna nie będzie, bo to jest nowe pole. Więc nawet nie powinno być wapna. No, ale to wie, to różnie bywa. Tutaj kosi, dobra. Tutaj było wapnowane. Tak, tu było wapnowane całe. Tam było wapnowane, bo pamiętam, przecież wapnowałem tutaj przy siewach. Albo po siewach. No i patrz, nie zauważyłem tego, że jest jeden stopień niżej nawożenia. No ale już teraz trudno, nie? Teraz to ja już nic na to nie poradzę. A przejadę tak sobie. Lekko pod skosem, żeby było skoszone. W sumie lepiej do kombajnu było, jakbym środkiem jechał, tak? Wtedy bliżej by ta uprawa miała do tego. Do gardzieli. No ale jadę tak, jakbym teraz mniej więcej środkiem kombajnu, bo jadę po skosie. Więc przesuwa się to. Więc jest ok. O, 13 ton z tego pola dało. No to jest spoko, nie? Zawsze do przodu. Znaczy to 6,5 tony z oleju słonecznikowego. Rzepakowego. Co ja z tym słonecznikowym? A, bo słonecznikowy kosiłem na tym. Jak to się nazywa? Na Baleron. Więc... I tam dość dużo sobie tego słonecznika kosiłem. Ja tam kosiłem całe 40 minut na odcinku. Słonecznika jeszcze 1,5 godziny chyba na live kosiłem. No 1,5 godziny na live kosiłem, a jeszcze pół godziny między odcinkiem a live'em było przerwy, nie? Więc kosiłem jakieś 2,5 godziny ten słonecznik. No ale dość sporo go było zasiane, więc... Więc tak to wygląda. No i dobra. Tu jest skoszone, więc teraz header złożyć, bo nie przejadę niestety. A tu nigdzie przejazdu przez tory nie ma. U góry zrobionego. I tak to wygląda. Ten tam sobie kosi, więc nie ma problemu. Ten sobie wygniotł trochę soi, ale... A tam. To jest wliczone w koszty. Tutaj deszcz czernisko mogę sobie podnieść, bo co tam, mi to nic nie zrobi. Ale dobra, widzę, że ten tam kółko kończy. Ten John Deere dał radę zrobić kółko na polu. No wiadomo, że Casey dał radę, no bo to było do przewidzenia. Bo mam jeszcze zbiornik. A tam dość... Nie gadę, że w kombajn będę musiał złożyć, bo nie przejadę, ty. Ale jajca! Muszę zbiornik złożyć, bo nie przejadę. Ty, tego nie przewidziałem. Tego nie przewidziałem, że muszę cały kombajn złożyć, żeby przejechać przez jedno głupie... Przez jeden głupi most. Te buraczki sobie rosną, te czerwone. Też tak, żeby sąsiadowi trochę nie ugniatać tego. Nie przy okazji mojego rzepaku też nie ugniatać. Wiem, że podyszluję, że no ale... Co ja za to mogę? O! Ale go podbiło, ty. Tu sobie zacznę, żeby były miejsce dla przyczepy. No i wygeneruj plus pola i... Poszli szybko i wściekłe. Dobra, John Deere tam sobie da radę. Dobra, Case też już jedzie, więc... 13 ton dało z tego pola, tak jak mówiłem, więc spoko wynik. A minut... O, ty 30 minut odcinka, no to akurat na prasowanie te 10 minut. Myślę, że te 10 minut zejdzie, tak? Wtedy znowu 20 minut przygotowanie save'a? No nie, no 20 może nie, ale 15 minut zejdzie. Ogarnę sobie maszyny wszystkie. To trzeba bardzo dobrze pomyśleć, co, jakimi ciągnikami ja chcę jeździć, nie? Na pewno coś dużego do uprawy. Może Case z talerzówką będzie chyba najszybszą opcją. Chyba Case z talerzówką będzie najszybszą opcją, żeby to uprawić. Jakaś maszyna do rally. Jakiś ciągnik. Może być i Valtra. A siewnik jest dość mały, więc... Chyba Jondry będzie siał. Nie wiem w sumie. Tam dość gruba akcja będzie na tym polu, bo to będzie wszystko na jednym polu się działo. Najpierw będzie uprawa, potem będzie rlenie i siew. Więc trochę tam robotki będzie. Dobra, ale na początek to prasowanie. Nie wiem, czy uda mi się całe pole spasować, no ale mam 10 minut, więc... Powinno się udać, bo to jest 2, 4, 6, 7, 8 pokosów gdzieś. Tutaj nie widzę poprzeczniaka. Tutaj sobie wiadę tak, potem teraz pojadę od mnie... A, bo tu jest narożutnik rozstawiony. GPS, no ale to tam. Wtedy pojadę tam odmiędzy ten przejazd i zrobię poprzecznik, nie do końca, i wtedy będę sobie tam jakoś prasował to. To widać, że jakoś jem, bo ślady są. No ja po prostu nie robię nowych śladów, chyba że prasa robi. A tutaj prasa robi jeden ślad, dobra. Ciągnik nie robi śladów, no bo jedzie po słomie, tak jakby, i to nie zalicza mi w ogóle tego ścierniska. No, ale tak to wygląda. Fajnie było na taki ściernisko obornik sobie rzucić, ale no nie wiem. To bym musiał chyba przywieźć pierwszy obornik. Potem... Nie wiem, zobaczę, pomyślę, bo to jest dużo opcji jeszcze tutaj do wykombinowania. Tutaj środkiem jechał po coś? To tam był zablokowany przez obiekt. Się chyba tylko przewidziało. No i dobra, jeszcze ten przejazd tutaj będzie zrobiony. Będzie tak prawie pół pola zrobione, nie? Nie no, chyba Case'a sobie wezmę do uprawy, tak sobie myślę, że Case do talerzówki będzie najlepszą opcją. Ja sobie tam zrobię przed odcinkiem oczywiście z kółko, może dwa. Żeby tam już się nie męczyć, poprzeczniaki sobie talerzuję jakoś ładnie. No nie wiem, pomyślę, nie? No jakoś tak chcę to wystrugać sobie ładnie tam. No i teraz Elmcreek będzie nagrany, to będę miał na 1,5 tygodnia odcinek, więc to mi się podoba. No a potem tam reszta to się dostruga mi. Flet na osadzie wtedy na pewno mówię, jak wejdę... Teraz mam tak, że jak wejdę na serwer, to będę chyba po 2 odcinki nagrywał. Oczywiście jeszcze będzie czas na to. Teraz mam cały tydzień wolny, więc... Więc okej, więc będzie co robić, nie? Będzie co robić na tym YouTubie. To trzeba dusić te odcinki, bo później wiadomo. Bliżej wakacji będzie, to już też będzie tak trochę mi się chciało. Na razie trzeba korzystać, że jest mróz i trzeba, i jest wolne. Trzeba z tego korzystać na razie i tyle. Bo ja wiem, że jak sobie odpuszczę YouTube'a, to znowu będzie tak jak ostatnio było. Czyli że albo odcinki będą na styk, albo będą się przestawiać odcinki, albo będą się jakieś dogrywać specjalnie odcinki. Więc no nie wiem. Na razie będę dusił odcinki i tyle, nie? Ty tak trochę dziwnie ten pokos wyszedł. Ciekawe, czy w ogóle tu kostka wypadnie. No tam jest jeszcze Valtra do zbierania przygotowana, ale ona nie będzie używana w dzisiejszym odcinku już. Bo liczyłem na to, że może trochę szybciej mi to pójdzie, ale jednak trochę długo ten obornik zeszedł. No tam prawie 20 minut było, zanim obornik skończyłem, nie? Tam koszenie to akurat szybko poszło, ale... No bo to malutkie pole, to wiedziałem, że raz na to pozamiatam. No i teraz prasowanie, więc... 2, 4, 6 pokosów zostało. 6 pokosów, każdy 2 minuty, czyli... Znaczy no około 2 minut. Bo tam nie liczyłem dokładnie, ile schodzi taki przejazd. Więc 45 minut będzie odcinka bite. Więc idealna długość odcinka będzie. Kto będzie chciał to obejrzeć, kto nie, to nie. Tak dużo ludzi na przykład tylko początki oglądało, sobie przewija, tutaj trochę popatrzy, tutaj trochę. Nie wiem, ja u nas każdy odcinek oglądam. W całości. Oczywiście z farminga, no bo... Requesta nie każdy. Requesta to tam różnie, tak? Ale z Huntera też starałem się każdy odcinek oglądać. Rocketa tak nie oglądam, bo to tam wieta. Nie chce mi się. Bo wolę sobie u Bruza obejrzeć Rocketa. Więc elegancko, nie? Ale farminga to każdy odcinek. Znaczy staram się każdy odcinek oglądać, a może tak. No u Adama to wiadomo, od zera i po sąsiedzku oglądam. Tej mała wieści, co on tam miał za serię. Czy tamtego w ogóle ani jednego odcinka nie oglądałem, bo... No Adam to jest taki... Bo Adam to jest Adam. Sprawdzanie map też tam sobie obejrzę co jakiś czas. Zobaczyć jakąś ciekawą mapę. No tak to standard... A tak to staram się nie oglądać Adama. Ale mówię, ja dałem to tylko po sąsiedzku i od zera, nie? No i sąsiadów kiedyś. Będę musiał nadrobić, więc siłą rzeczy Adama odcinki będę musiał oglądać. No, Tanaska to najczęściej 50 twarzy Tanasa sobie obejrzeć. No i ten request, nie? Z ekipą. A tak to... Jakoś tak wychodzi. Tak to już po prostu jest. 18:47, więc według mojego planu mam 4 minuty jeszcze. 4 minuty, 4 pokazy. Dobra. Może być ciężko. Nie wiem, że się spóźni minutę z moim planem. Ale to tam wiecie. Bo ja tak muszę tutaj odcinek ogarnąć, pod odcinek, więc to będzie 15 minut, czy to prawda? To będzie 7, to będzie 7:40 gdzieś, znaczy 7:40. 19:40 zanim to ogarnę, wszystko z odcinkiem. No to wtedy wiadomo co zjeść i iść do garażu, tak? Tak to będzie wyglądać sobie. No jo, i zaraz będzie kończyć odcinek. 38 minuta. Przeciągnę sobie do tej 40 minuty, no to więc... Tam nie wiesz, że ten jeden przejazd tylko nie zostanie. Ach, zaplowy zablokowany. No a, w ciężarówkę zarył. Przygód. Albo już nie będę tego brazował do końca. Zostawię sobie te 3 pokosy na po odcinku. Tutaj tylko ten taki dzincer, jak muszę tutaj sprasować. No i dobra, jak sobie chodzi na obrotach, mi to tam nie przeszkadza. Tutaj wysypię tego i będzie akurat 40 minut, nie? No tutaj trochę za wąsko. Dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko, cześć i pa pa. Widzimy się w kolejnym odcinku już za tydzień. Więc na razie, pa pa. 39